Annuncio vobis gaudium magnum <fiel> Habemus papam Cuda Chrystusa jako zbawcze znaki, katecheza św. Jana Pawła II, wygłoszona 2 grudnia 1987 roku. Nie ulega wątpliwości, że Ewangelie ukazują cuda Chrystusa jako znaki królestwa Bożego, które weszło w dzieje człowieka i świata. Jeśli ja mocą ducha Bożego wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło do Was Królestwo Boże. Choć jest to tematyka, która wielokrotnie stawała się przedmiotem dyskusji i zakwestionowań, to trzeba raz jeszcze stwierdzić, iż owych niezwykłych czynów, znaków i cudów dokonanych przez Chrystusa, a także przez działających w Jego imieniu apostołów i uczniów, nie sposób oderwać od autentycznego kontekstu Ewangelii. Są to wydarzenia, o których pierwsi chrześcijanie dowiadywali się z przepowiadania apostołów czyli ze źródeł, na których przede wszystkim oparte zostały Ewangelie. Ponieważ owe niezwykłe wydarzenia, zasłyszane z ust naocznych świadków, były im bliskie w czasie, a zatem możliwe do sprawdzenia pod względem krytyczno-historycznym, nikogo nie dziwił fakt, iż zostały one zamieszczone w Ewangeliach. I chociaż w czasach późniejszych były one niekiedy kontestowane. Z owego autentycznego przekazu o życiu i nauczaniu Chrystusa wynika, w pierwszym rzędzie, niezbite przeświadczenie apostołów, ewangelistów i całego pierwotnego kościoła, że każdy z cudów Chrystusa objawia w jakiś sposób jego zwierzchnią władzę nad naturą i jej prawami. Ten, który je spełnia, objawia Boga, który jest stwórcą i panem stworzenia. Skoro zaś spełnia je własną mocą, sam siebie objawia jako syn współistotny ojcu i równy mu pan stworzenia. Ten podstawowy aspekt prawdy o cudach Chrystusa musi być jednak uzupełniony pewnymi dodatkowymi aspektami, które prawdę podstawową o boskiej władzy syna człowieczego ukazują w świetle ekonomii zbawienia. Poczynając od pierwszego znaku w kanie galilejskiej, ewangelista notuje, iż przezeń Jezus objawił swoją chwałę. I uwierzyli w Niego jego uczniowie. Celem cudu jest zatem wzbudzenie wiary. Równocześnie jednak należy zwrócić uwagę na tę okoliczność, że dokonuje się on w czasie zaślubin. Dlatego można powiedzieć, że znak, przynajmniej w zamierzeniu ewangelisty, służy do uwydatnienia całej boskiej ekonomii przymierza i łaski, czego wyrazem w Księgach Starego i Nowego Testamentu jest obraz małżeństwa. Kana galilejska wskazuje pośrednio na tę ucztę weselną, jaką król wyprawił swemu synowi. Królestwo niebieskie, eschatologiczne, jest do takiej właśnie uczty podobne. Pierwszy cud Jezusa można przeto odczytać jako znak tego królestwa, tym bardziej, że godzina Jezusa, godzina jego męki i uwielbienia, która musi być przygotowana poprzez przepowiadanie Ewangelii o królestwie. "Jeszcze nie nadeszła, a więc cud dokonany za wstawienictwem Maryi, można uważać za znak i symboliczną zapowiedź tego, co dopiero miało nastąpić. Jeszcze wyraźniej pozwala się odczytać jako znak zbawczej ekonomii cudowne rozmnożenie chleba, jakie miało miejsce w pobliżu Kafarnaum." W Ewangelii Janowej wydarzenie to wiąże się z mową wygłoszoną następnego dnia. Jezus podkreśla w niej, iż trzeba zdobywać pokarm, który trwa na wieki, poprzez wiarę w tego, którego Bóg posłał. Jezus mówi także, że to On jest prawdziwym chlebem, który życie daje światu, więcej, który daje swoje ciało za życie świata. Jest to wyraźna zapowiedź męki i zbawczej śmierci. Chrystus nawiązuje tu również i przygotowuje do Eucharystii, którą miał ustanowić w przeddzień swej męki jako sakrament pokarm na życie wieczne Uciszenie burzy na jeziorze Genezaret będzie odczytywane z kolei jako znak trwałej obecności Chrystusa w łodzi kościoła, która nieraz w ciągu dziejów bywa narażona na burze i wichry. Obudzony przez uczniów, Jezus rozkazał wichrom i jezioru, po czym nastała głęboka cisza. Wtedy rzekł: „Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary?" Tutaj, podobnie jak przy okazji innych wydarzeń, Jezus pragnie wpoić w apostołów i uczniów wiarę w swoją obecność, która działa wśród nich i ich osłania nawet w najbardziej burzliwych momentach dziejów, wtedy gdy w duszy rodzić się może zwątpienie w Bożą pomoc. W homiletyce i teologii życia wewnętrznego cud jest często interpretowany jako znak obecności Jezusa oraz gwarancja ufności. Jaką pokładają w nim chrześcijanie i kościół. Jezus przychodzący do uczniów po falach jeziora, również stanowi znak Jego obecności, czuwania nad uczniami i kościołem. Odwagi, ja jestem, nie bójcie się, mówi do apostołów, którzy wzięli go za zjawę. W Ewangelii Markowej apostołowie są zdziwieni tym, że nie zrozumieli sprawy z chlebami, gdyż umysł ich był otępiały. Mateusz przytacza prośbę Piotra, pragnącego przejść po wodzie na spotkanie Jezusa, opisuje jego przestrach i wołanie o pomoc, kiedy zaczął tonąć. Jezus ratuje go, po czym karci łagodnym napomnieniem: Czemu zwątpiłeś małej wiary? Ci zaś, dodaje Mateusz, którzy byli w łodzi, upadli przed nim, mówiąc: Prawdziwie jesteś synem Bożym. Z kolei cudowne połowy ryb stanowią dla apostołów i dla Kościoła znaki owocności ich misji, o ile pozostaje ona głęboko zespolona ze zbawczą mocą Chrystusa. Opowiadając o tym wydarzeniu, łukasz pisze, że Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: Odejdź ode mnie, panie, bo jestem człowiek grzeszny. Jezus odpowiedział: Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. W Ewangelii Janowej czytamy z kolei o tym połowie, który miał miejsce po zmartwychwstaniu, gdy Chrystus poleca Piotrowi Paś baranki moje, paś owce moje. Jest to bardzo znamienne zestawienie wydarzeń. Tak więc cuda Chrystusa jako objawienie mocy Boga w stosunku do stworzenia, która uwidacznia się w Jego mesjańskiej władzy nad ludźmi i rzeczami, są równocześnie znakami, poprzez które objawia się Boże dzieło zbawienia. Zbawcza ekonomia. Wraz z Chrystusem dzieło zbawienia zostaje definitywnie wprowadzone w dzieje człowieka, zostaje też poniekąd wpisane w ten widzialny świat, który jest równocześnie dziełem Bożym. Ludzie, którzy, jak apostołowie na jeziorze, stawiają sobie na widok niezwykłych czynów Chrystusa pytanie: Kim On jest, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?, zostają poprzez te znaki przygotowani do przyjęcia tego zbawienia jakie Bóg ofiarował człowiekowi w swoim Synu. I to jest właściwym celem wszystkich cudów i znaków, jakie Chrystus czynił na oczach swoich współczesnych i jakie z kolei Jego apostołowie i uczniowie spełniają w ciągu dziejów, odwołując się do zbawczej mocy Jego imienia. W imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka. Chodź! W cyklu Kateches, które dotyczą osoby i czynów Jezusa Chrystusa, nie może oczywiście zabraknąć kateches poświęconych jego cudom. O tych cudach, czyli znakach, świadczyli naoczni świadkowie, i na podstawie ich świadectwa zostały one także zapisane w Ewangeliach. W ten sposób pozostają po wszystkie czasy dla Kościoła i dla ludzkości faktami historycznymi, których nie da się odłączyć od życia i działalności Jezusa z Nazaretu. Cuda te były znakami. Naprzód w znakach tych objawiała się Boża moc nad stworzeniem. Ten, który spełniał te cuda, dawał poznać, że ta Boża moc jest w nim. Ta sama, która panuje nad stworzeniem od początku, która wyznacza jego prawa, ta sama Boża moc jest w Chrystusie. W ten sposób objawiał się on sam jako współistotny Ojcu Boży, Syn. Równocześnie cuda są znakami w innym znaczeniu są znakami Królestwa Bożego. Zbawczej Bożej Ekonomii, która weszła wraz z Chrystusem w sposób definitywny w dzieje ludzkości. Wystarczy przypomnieć sobie na przykład taki cud jak rozmnożenie chleba, po którym, wedle zapisu Ewangelii Janowej, Pan Jezus zapowiada inny chleb chleb, który stąpił z nieba tym chlebem będzie jego ciało. Niewątpliwie ten cud jest także znakiem Eucharystii cuda związane z burzą na morzu. W czasie których barka apostołów jest zagrożona, świadczą o przyszłych dziejach Kościoła, który nieraz jest taką barką miotaną na falach historii, a jeżeli ta barka płynie dalej, płynie spokojnie i pewnie to dlatego, że w niej jest obecny Chrystus. Połowy, cudowne połowy, o których piszą Ewangelie na słowo Chrystusa, świadczą o duchowej płodności tego Bożego Słowa i mocy, która w nim się zawiera po wszystkie czasy i w stosunku do różnych ludzi. A pierwszy cud z Kany galilejskiej, który ma szczególną wymowę, ponieważ odbywa się w czasie godów małżeńskich, zapowiada ostateczne powołanie wszystkich do tych godów oblubieńczych, godów baranka, które są znakiem przyszłego Królestwa Niebieskiego. Do Niego jesteśmy wszyscy wezwani przez Boga w Jezusie Chrystusie. Tak więc cuda Chrystusa są znakami. Znakami Bożej Mocy nad Stworzeniem i równocześnie znakami Bożej Mocy Zbawczej, która w Chrystusie objawiła się i urzeczywistniła w dziejach ludzkości. Objawiła się i nadal się objawia. Rozważajmy te prawdy. Idźmy za świadectwem zawartym w Ewangeliach. Przede wszystkim poddawajmy się Słowu i Mocy, która stale z Chrystusa, poprzez Jego Kościół, przez posłannictwo tego Kościoła dociera do każdego człowieka. I tej mocy bądźmy posłuszni w naszym życiu. Pachę noż ten, pieśń czerni, czanki wicie tu, nowe tu, a dwie niadrenium tu, pija dworunta sztuła, czy kurin czerno, Pale nostro quotidiano da novissorie, che divita no vicevita nostra, sicura i nostri vittime, devi soli nostri, e ne lo in tentazione, se liberano